Uprawa pieprznika jadalnego jest trochę trudniejsza niż pieczarek czy boczniaka, ale mniej wymagająca od uprawy borowików. Kurki rosną zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Najczęściej można je spotkać wśród pchów w sporym zacienieniu pod świerkami. W zależności od pogody, a lubią sporą wilgotność, można je zbierać od czerwca do listopada. Potrzebną grzybnię kurek możesz zabrać z lasu bądź zakupić już gotową grzybnię w sklepie internetowym. Zbierając grzyby w lesie, zbierz dorodne i w pełni rozwinięte grzyby. Najlepiej do grzybni nadają się przejrzałe wraz z korzeniami. Aby kurki wyrosły w naszym ogrodzie, potrzebują stworzyć mikorzyzę z odpowiednimi gatunkami drzew. Będą to przede wszystkim świerki, ale także sosny, dęby, buki i graby. To nie muszą być stare drzewa, wystarczą dobrze ukorzenione 2, 5 czy 10-letnie drzewka. Odpowiednim miejscem do uprawy jest ogród z warunkami, które jak najbardziej zbliżone są do naturalnych. Podłoże powinno być piaszczyste i kwaśne, a dodatkowo dobrze by było porośnięte mchem. Dobra będzie ziemia ogrodowa z dużą ilością odkwaszonego torfu. Można je zwykle znaleźć właśnie w lasach iglastych na terenach piaszczystych. Grzyby zebrane z lasu rozdrabniamy lub grzybnie z opakowania i mieszamy kolejno z 5 litrami torfu, najlepiej torf włóknisty, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego możesz użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewno. Dla polepszenia parametrów oraz dla poprawy warunków powietrzno-wodnych warto zastosować dodatkowo 0,5 litra gipsu oraz 0,5 litra wermikulitu lub perlitu. Tak przygotowany substrat nawilżamy, aby sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio nawilżone. Najprościej ścisnąć substrat w dłoni, między palcami powinny wylecieć 1-2 krople wody. Wokół wybranego drzewa do 5 metrów odległości należy przygotować dołki o głębokości do 15 cm i średnicy około 30 cm. Najlepiej, aby były widoczne korzonki. Do dołka należy wsypać przygotowane podłoże do połowy wysokości i umieścić w nich około 0,5 litra wcześniej przygotowanego substratu, a potem zasypać 5-centymetrową warstwą ziemi. Całość należy obficie podlać, do wody można dodać cukier 1 gram na 1 litr wody oraz roztwór drożdżowy, które są pokarmem dla grzybów i zwiększają ich produkcję. Potem całość należy przysypać liśćmi oraz gałązkami bądź korą ogrodową. Miejsce aplikowania grzybni najlepiej ściółkować korą i gliwiem czy liśćmi z lasu. Pierwsze kurki powinny pojawić się w kolejnym sezonie, a grzybnia owocuje przez 2-3 lata. W przypadku małej ilości opadów miejsce uprawy można podlewać od marca do listopada. Jeśli przez 2 tygodnie nie było opadów atmosferycznych, trzeba podlać uprawę. Pamiętajmy, aby była to woda z deszczówki, bo chlorowana się nie nadaje. Uprawę można zakładać od kwietnia do późnej jesieni, ale najlepszym terminem będzie ten, kiedy rosną i owocują w naturze, czyli lipiec. Występują wówczas najlepsze warunki do rozsiewania się zarodników. Pierwsze grzyby mogą pojawić się po 2-3 latach od momentu szczepienia. Kolejnym czynnikiem uprawy jest ten, na który nie ma się wpływu, jak chociażby pogoda. Co oznacza, że plony mogą być słabe nawet przy starannej uprawie.